Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Wreszcie możemy powiedzieć, że jakiś crowdfundingowy MMORPG odniósł duży sukces. To Zini w The Last City, który radzi sobie fantastycznie na Steamie. Po zaledwie kilku dniach od premiery jest to jedna z najlepiej sprzedających się gier w kategorii MMO. Zini zbiera także fantastyczne oceny. Na obecną chwilę jest to 88% pozytywnych recenzji, co jak na produkt Early Access jest raczej niespotykanym widokiem. Większość graczy zgodnie przyznaje, że jest to najlepszy, ale także najładniejszy MMORPG, jaki kiedykolwiek pojawił się na urządzenia do wirtualnej rzeczywistości. Gdy tylko zostanie dodana reszta obiecanej zawartości, na czele z PvP, housingiem, kolejnymi klasami, to Zini w The Last City powinien stać się jeszcze lepszy i jeszcze grywalniejszy. Na te informacje czekali wszyscy, no prawie wszyscy fani Elder Scrolls Online. W najbliższej aktualizacji ZeniMax zamierza poprawić system walki w grze, czyli delikatnie mówiąc jeden z najbardziej krytykowanych elementów całego ESO. Spodziewajcie się większej dynamiki, większego ujednolicenia, lepszego balansu, a także zauważalnych buffów dla nieużywanych, niepopularnych umiejętności. Przypominamy, że tegoroczna przygoda ESO nazywa się Legacy of the Bretons, a główny dodatek zabierze nas do miejsca, które nigdy nie gościło w grach z serii Elder Scrolls. Jedna z największych gier MMORPG 2021 roku, a jednocześnie największa gra, jaka kiedykolwiek została sprowadzona przez Gameforge do Europy, przechodzi z modelu buy to play na free to play. Od 24 lutego nie będziecie już musieli płacić 150 zł za wejściówkę do Swords of Legends. O dziwo, oficjalnym powodem transformacji na darmowość nie jest spadająca liczba graczy, ale właśnie wspomniana cena gry. Gameforge obiecuje jednak dostarczenie uczciwego modelu free-to-play. Darmowi użytkownicy otrzymają dostęp do całego kontentu, tego obecnego i tego w przyszłości. Razem z premierą free-to-play 24 lutego otrzymamy także gigantyczny dodatek, The Firestone Legacy, z następującymi nowościami. Nowe klasy, zwiększony level cap, 5 nowych regionów, 5 nowych dungeonów, 2 nowe rajdy, dodatkowe PvP oraz jeszcze więcej fabuły. Blizzard kolejny raz dokręcił śrubę w World of Warcraft. Zgodnie z najnowszym komunikatem, firma będzie ścigać, zawieszać, a w skrajnych przypadkach banować osoby zajmujące się boostingiem na szeroką skalę, czyli na wielu serwerach równocześnie. Pojęcie boostingu nie zniknie jednak z WoWa. Pojedyncze topowe gildie nadal będą mogły sprzedawać swoje usługi za wirtualne złoto, używając do tego tylko i wyłącznie odpowiednich kanałów w grze. Blizzard uderza przede wszystkim w zewnętrzne organizacje, tak zwane boosting community, mające swoje strony internetowe lub platformy, które zrobiły z tego procederu wielki biznes i które spamują światy World of Warcraft w celu przyciągnięcia nowych klientów. Zmiana bardzo na plus, która może przyczynić się do uzdrowienia sytuacji WoWa. Zobaczymy jednak, jak Blizzardowi uda się wyegzekwować to prawo. Nie opadł jeszcze hype po The New War, a Digital Extremes ku zaskoczeniu wszystkich fanów zapowiedziało kolejny dodatek do gry. Rozszerzenie nazywa się Angels of the Zariman i będzie bezpośrednią kontynuacją nowej wojny. Jeśli chodzi o nowości, mamy otrzymać nowe zadania, nowego Warframe'a, nowe tryby rozgrywki oraz wiele więcej. Nie wspomniano niestety o dacie premiery, aczkolwiek Angels of the Zariman spodziewajcie się najwcześniej w drugim kwartale tego roku. No i to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę. Mówił do Was Reistus. Cześć!